Hej kochani, witam was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj będzie tutorial na takie kordeo, więc zapraszam. Potrzebujemy gruby sznurek na nasze kordeo, cieńszy sznureczek na obwódkę, klej, nożyczki i chęci. Potrzebujemy także naszego konika, bierzemy sznurek i przeplatamy go przez głowę. Patrzymy, w którym miejscu będziemy chcieli mieć nasze regulowane zapięcie. Więc bierzemy sznureczek i albo kleimy ze sobą końcówki i robimy węzełek, tak żeby nasze zapięcie miało gdzie się kończyć. Ja zrobiłam węzełek i odcięłam końcówkę i zrobiłam takie frędzelki po obu stronach równie. Tak to się prezentuje. Następnie bierzemy i w taki sposób składamy ze sobą, żeby końcówki szły po sobie. Następnie bierzemy naszą nitkę i ucinamy kawałeczek. Bierzemy jej początek i robimy węzełek. Zaciskamy, nie za mocno, żeby dało się regulować, ale też nie za lekko, żeby nie przechodziło przez węzełek na końcu sznurka. Możemy odciąć luźną końcówkę i tak będzie działał nasz mechanizm. Odcinamy końcówkę i zaczynamy robić splot. Bierzemy naszą nitkę, przekładamy ją nad sznurkami, następnie pod i zaciskamy przy sobie. Ważne, żeby wszystko było gęsto zaciśnięte i przechodziło przez dwa końce sznureczka jednocześnie. Kontynuuję to, a więc nad sznurkami, pod sznurkami przewlekam. Tak powinno nam to wyjść. Kontynuuję to jakąś ilość razy, tak żeby powstało zapięcie, które tak się prezentuje. Następnie robię bardzo, bardzo gruby węzełek na końcu, żeby nitka nie wyszła. Odcinam niepotrzebną końcówkę, nie za blisko węzełka, żeby się on po prostu nie zniszczył. I tak się prezentuje nasze kordeo. Ciągnąć za luźne nitki będzie nam się zwężać, natomiast ciągnąc za nitki z kółka będzie nam się rozszerzać. Trzyma się ono dość mocno, ale łatwo się je reguluje. Więc tak wygląda skończone kordeo na koniu. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Pa, pa.